dorabia pani? Czy... Tak, słabo płacą w telewizji. Zmieniłam zawód, postanowiłam sprzedawać pieczywo i zrobić komuś dobry dzień. A właściwie nie jednej osobie, a wielu osobom. W związku z tym będę pracować w piekarni. Siup, siup, siup. Siup, siup, pirubirup, siup, siup, siup. Siup, siup, pirubirup, siup, siup, siup. Siup, siup, pirubirup. No nie zamarłam. Za ta... No co ty chmizę? A taka już muzaneczka. Zabrakło mi słów. Jak kawałek tego ze słonecznikiem. Tak, ale w całości czy pokrojony? No jakby pani sobie życzyła mi pokroić. Ja z wielką radością wszystko dla pani zrobię. Witam uroczą gostynię. Dziękuję i witam uroczego klienta. Pani Doroto, a gdzie Prokop? Prokop ma ferie. I nie ma sprawiedliwości na tym świecie. Nie ma. Pani Doroto ma ferie. Tak jest, ktoś musi na jego ferie zarobić. Po głosu poznałam, po wyglądzie w życiu bym nie poznała. Spoko. Gdzie pan znam? Ze sklepu. A ja to jestem pierwszy raz. Z innego sklepu. Dobry. Ale co pani tu robi, pani Doroto? Pracuję, wyrzucili mnie z TVN-u. Muszę gdzieś pracować. Dzień dobry. Ale usta... Pięknie pani wygląda w tych ustach. Nie każdemu pasuje. W czym możemy służyć? A śmiechy drewno mogą. Panie na słodko widzę, jadą. To w czym? Z budyniem dla mnie. Dobrze. Może być taki przypieczony? Jasny. Proszę bardzo. Panie, nawet spalone zjemy. Dziękuję, kochana. Dziewczyny, te panie, to są moje panie i one dostaną w prezencie ode mnie do bułki. I to jest taki dzień, taki numer, że bierzemy i wychodzimy. Okej, kłaniamy się. Wszystkiego dobrego, dziewczyny. Czy ja mam tutaj telewizor? Wolontariat w piekarni, tak? Czy sobie pani zawód, jak wyrzucę? Nigdy nic nie wiadomo, czy nie zamkną. Muszę być gotowa. Ja straszę ludzi. Proszę pani mnie nie boi. Troszeczkę zaskoczona. Ale to dobrze, dzień dobry. Co możemy pan dla pani zrobić? Jakiegoś dobrego chlebka bym poprosiła. Czy ta może być? Jest przystojna. Nie pomyliłam jej. Sprzedaję. Dorabia. Dorabia pani? Czy... Tak. Słabo płacą w telewizji. Tak, to tak jak nauczyciela. Poza tym zawsze mogę wziąć chleb do domu, który zostanie. Ja, ile bułek? Mam żarłoczną babcię. Babcia? To babcia z jej tyle bułek? Nie, to dzieli się ze mną. Dobrze, to chociaż tyle, że się podzieli. Ja się dostała. Dzień dobry pani, w czym mogę pomóc? Powiem w domu, że mnie obsługiwała, to nie uwierzą. No. Wszystkiego dobrego.